Także spoko. Dobra, zejdę z tych tematów ciężkich, niepełnosprawności i całej tej reszty, bo ostatnio też zrobiłem sobie badania socjologiczne. I słuchajcie, autentyk, zrobiłem badania socjologiczne bardzo poważne i to was może troszeczkę zadziwić, ale wyszło mi, że kobiety kłamią. Serio, serio. I nie, żeby nie było tak, że ja tutaj rzucam taką tezę i tak po prostu jej nie obronię. Ja to udowodnię na jednym bardzo prostym przykładzie. Gdybym się zapytał każdej dziewczyny, która jest tutaj w klubie, po co idzie na dyskotekę, ona odpowie, potańczyć. No nie, jakby... No takie już oszukiwanie samej siebie. Przeanalizujmy strój, jaki taka dziewczyna zakłada do klubu, idąc potańczyć. Jakby taniec jest jakąś tam formą aktywności fizycznej. Więc co, dekolt do pępka, tu wentyle od stara wystają. Sukienka taka długa, że rozstępy na dupie to z kilometra widać. 15-centymetrowe szpile, bo w takich łatwiej tańczyć. Jakby. Potem się trzęsiecie jak Tu-154 przed lądowaniem w Smoleńsku po prostu. I jeszcze tej tapety na twarz nakładzie, nie wiem, żeby zatkać pory, się nie pocić, nie wiem o co chodzi. Ja jak jeszcze po klubach chodziłem, pamiętam, że wchodzę, Joker z Batmana. A nieźle się umalowałaś, także spoko. Bo już miałem po Batmobil dzwonić po prostu. I słuchajcie. Panowie, czy którykolwiek heteroseksualny facet zapytany, po co idzie do klubu, co odpowie? No poruchać, no tak. Takie są zasady tej gry, to jest zupełnie bez sensu, ale tak jest, no chyba żaden nie odpowie. Ja idę do klubu potańczyć, bo taniec to mój żywioł, moja pasja. Tylko w tańcu czuję się naprawdę wolny. No, no nie. Ale... Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jak dobra dupa idzie do klubu potańczyć, to nigdy sama. Nigdy sama. Zawsze z koleżanką. Zawsze po prostu, zawsze z koleżanunią musi iść. Sama nigdy nie pójdzie. I to też byłoby pół biedy, no nie? Żeby ta dobra dupa zabrała swoją dobrą dupę koleżankę. Ale jak dobra dupa idzie do klubu potańczyć, to zawsze ze sobą po prostu zabierze pasztet. No to drugie jak z fabryki sokołów przed chwilą by wyszło, wygląda. I ja uwielbiam ten moment, bo teraz wszystkie dziewczyny, które przyszły razem, mają rozkminę. Nie, to ja jestem ta ładna. Angelę na stand-up zabrałam. No pewnie parę przyjaźni się dzisiaj skończy, ale jakby... Ja mam to w dupie, kończę za 15 minut. Lecę do domu, bijcie się później. Nie, i... Słuchajcie, to też jest spoko, bo dziewczyny zawsze do klubu idą odstrojone, no nie? Zawsze tu jest po prostu Emporio Armani, Dolce Gabbana, Louis Vuitton. Ale setę w bramie pierdolność to nie wstyd, no nie? To jest okej. Okay. Wyciągnę z mojego Louis Vuitton setę starogardzkie i wyjebię na raz. Jeszcze tam sobie krzyczą, Angela patrzy, psiarskie nie idą. Ale dama idzie do klubu potańczyć. Już tych browarów na chacie to wam nawet nie liczę. No i co, idą do klubu potańczyć, wiadomo. Przed klubem selekcja, dziewczyna wchodzi, pasztet bokiem. Przyszły potańczyć, muzyka z głośników leci. Jennifer Lopez. One przyszły potańczyć. No i co, no kupują jednego drina kolorowego, na jednego stać. No i nawet tam jedną nogą na parkiet nie wejdą parzy po prostu. Jeden kolorowy się skończy, starogardzka z Louis Vuitton się skończy. To ja już wiem, że wy planujecie atak. Słuchajcie, autentyk usłyszany koło pierwszej w nocy w damskim kiblu w jednym z łódzkich klubów. Nie pytajcie, co tam robiłem, no nie? Ale tekst jest 100% autentyk. Szykują się do ataku. Tekst brzmiał tak. Angela, malujemy się jeszcze, czy liczymy na najebane? Nie umalowały się, także. I... Szykujecie się do ataku. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że zawsze te dziewczyny we dwie tańczą. Wyjdą na parkiet, po prostu dupa z pasztetem, zawsze tak jest. I teraz... Teraz jesteśmy my, faceci. Nam się włącza taki pierwotny instynkt, no nie?
nam się włącza jakiś taki pierwotny instynkt, zupełnie bez sensu. Nie wiem, czy zwróciliście panowie na to uwagę, że my jak zawsze do tej Angeli podchodzimy, to zawsze od tyłu. Ja nie wiem, o co chodzi, feromony się lepiej widzą. Nie wiem, o co chodzi. Zawsze od tyłu. I w tym momencie, panowie, nie wiem, czy to rozkminiliście, jak my podchodzimy do Angeliki od tyłu, to nas rozkminia pasztet. My się myjemy i perfumujemy, a powiedzmy sobie szczerze, nieczęsto to robimy dla paszteta. I wy, dziewczyny, ja to zauważyłem, wy macie taki jakiś język feromonów, nie wiem, jakoś miesiączkami się porozumiewacie. Wy potraficie opisać tego chłopaka za tą dziewczyną bez słów, jakieś takie jego podstawowe cechy, nie, wysoki, niski, gruby, chudy. Nie wiem, jak to robicie, ale ja to widzę w waszych oczach, jak to robicie. I słuchajcie, tu jest taki tip, bo jak jeszcze ja chodziłem po klubach, to podchodziłem do tej Angeli od tyłu i ja widziałem w oczach tego pasztetu taki error po prostu. Tam te szare komórki pracowały, ale tam error. Bo jak potrafiła powiedzieć tak bez słów, że ten za tobą no jest niski i brzydki, tak ni chuja garbaty po prostu. Ale to jest spoko, bo w sumie żaden pasztet nie był taki bezpośredni, że no powiedział: Angela Garbaty, spierdalaj! Tylko zawsze jakoś kodem. To jest bardzo miłe z waszej strony, pasztety. Nie wiem dlaczego, ale tylko połowa dziewczyn bije brawo. Ale... A nie, w piątym rzędzie obydwie nie biły, także... I nie, naprawdę bardzo mi było miło, bo robiliście to kodem po prostu. I takie moje ulubione, jak ten pasztet do Angeli mówi: Angela, a pamiętasz, jak byłyśmy na wakacjach? No, we Francji, tak, w katedrze Notre Dame, w dzwonnicy. Jakby dalej nie zakumała, to już tak bardziej bezpośrednio. Są nowe drinki na barze. Quasimodo, także... Na luzie. Nie, ale dobra... Wyobraźmy sobie, że to nie ja podszedłem do tej Angeli od tyłu. Ryan Gosling przyjechał do Grodziska, nie wiem po co. Do M4 przyszedł na dyskotekę, nie wiem po co. No i podchodzi do tej Angeli od tyłu, pasztet mówi: Ryan Gosling, bierz go, zajebiście. Oni idą do baru, on jej stawia drinki kolorowe, potem idą do niego do hotelu, uprawiają seks bez zabezpieczenia, ona zaraża się wirusem HIV, już wie, że nie przyszła do klubu potańczyć. To jest kolejny smutny epilog, ale jak...